No siemka, ja jestem Letrak i witam was w kolejnym odcinku z Remember Me. Miałem okropny kryzys gracza oraz twórcy, bo zupełnie jakoś nie mogłem od ostatniego tygodnia niczego nagrać. I tylko zapasowe materiały lekko podratowały mnie od tego, żeby na kanale nic nie było. Nie wiem dlaczego w sumie, ale pomyślałem jednak, że coś musi się zmienić, dlatego od tej chwili w moich filmikach będzie słyszalny efekt autodak, aby było troszeczkę bardziej profesjonalnie ten kanał. Po prostu chcę ten kanał rozwinąć przez te wakacje troszeczkę bardziej. Mam nadzieję, że to się uda. Tak więc jest to dość przyjemna wiadomość. Tak więc ostatni chapter przed nami. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, tak troszeczkę starożytnie tutaj. Więc wchodzimy sobie przez te drzwi i szukamy ojca Nilin. Oj, znów wspinaczka. Jak ja to uwielbiam. Sensen Nilin, oj. Aha. Nie zanosi się na nic dobrego. Dobra. Skaczemy sobie tam. Teraz przynajmniej Nilin wspina się w jakichś takich w miarę ładnych warunkach. A to co? Z tej gry się powoli robi jakaś zręcznościówka. Who's that? Those voices. Your father. He kept many of your childhood memories for himself. That's disgusting. Genius and despair are a dangerous mix. Geniusz i desperacja. No fakt, no fakt. Czy ona to przeskoczy? A to skubana jedna. Nilin. Czy ja w ogóle dobrze tutaj idę? Chyba tak. Oj, oj, co ja zrobiłam? Przepraszam was bardzo. Ta, ja się umiem popisać swoimi umiejętnościami związanymi z grą. Ja nie mogę. Będzie mi brakować tej serii. Musicie mi powiedzieć, co mam nagrać dalej. Bo uwielbiam takie coś w sumie. Okej. Okay. Fuck yeah. Teraz tutaj w górę i... Genius and despair are a dangerous mix. Tylko, że dlaczego... No, dobra. Tutaj już byliśmy. Ja pieprzę teraz, boję się, że spadnę nią znowu. Ale... Naprawdę, ze mną nigdy nic nie wiadomo. Jestem nieprzewidywalny pod tym względem. Okej, okay. Jesteśmy coraz bliżej tego miejsca, cokolwiek to jest. Okej, okay, zeszliśmy i teraz... jesteśmy tutaj. Kurde. Aż się napiję wody z wrażenia. Jax, Charles. Kiedyś zapewne byli szczęśliwi w miarę. All I see are pale fragments of my life. Soundless, tasteless, dull and dead. You'll finish up the family scrapbook later. Charles is close. You're almost there, sis. The nightmare is nearly over. I co, i tam się dzieje ojciec? Not a mistake.
don't understand. My father. His work is his life. And I'm gonna convince him to destroy it. His work became the only way he could save the life he loved so dearly. What do you mean? Look around you. The power to remove painful memories. To forget a car crash. My God. He did all this for me. No to pięknie. You are the only person in the world who can convince him to bring it to an end. I can fix everything. Fix everyone. Just need a little more time. Just a little more time. No i oszalał na starość. Now, give him a taste of his own medicine. Okej, okay, czyli co, znowu będziemy coś miksować? O, wiedziałem. Okej, okay, jakieś tam wspomnienia. Zobaczymy, co będziemy musieli zrobić. Kurczę, to mi wygląda naprawdę na końcówkę. 20 lat temu. Pierwszy remix, fuck yeah. Papa, is mommy coming home soon? Very soon, my little smarty. Mommy doesn't like Jax anymore. Since when he was bad. But be still now. I'm going to make everything right again. Już nawet wtedy coś knął, skubaniec. Mommy's leg, it's too late. Oh. I'll find a way to fix that as well. But for now, I'm going to help my little girl. Ojej, co jest trzeba Okej, myślałem, że musimy już teraz coś robić. Well, how do you feel? Do you think Mummy hates Jax? No. Why? Did he do something bad? No. No, he didn't. Now run along and play now. Daddy's got work to do. Okay. W sumie to chciał dobrze. Love you, Papa. I found it still. Okej, tam chyba widziałem jedne zakłócenia. Chyba nie będziemy mieli wiele do tego, do edytowania tutaj w tym miejscu. Czego jeszcze nie mogę przewijać? Prawby Charlesu zabił Nilin. No super. Ja nie mogę. Ojej, było coś. Może zacznijmy od początku, bo jeżeli będzie tam będą późniejsze zakłócenia, no to... Prototyp rękawicy hakerskiej. Przetwarzaj przetwarzanie? Spoko. Okej, okay, to chyba miało być to. Czy musimy zaczynać od nowa? Pamięć Nilin. No nie, znów coś. Nienawidzę tych remixów, bo zawsze mam wrażenie, że coś mi źle pójdzie. Pewnie z perspektywy widza jest to dość proste, te całe jakby zagadki czy inne pierdoły. Natomiast... no mimo wszystko... Scylla, darling, is everything all right? You should have been home hours ago. They started work on the Merry Ferry.
I had to take a detour through New Belleville and traffic was bad. Ja pierdzielę. Yes, I did. And next year you're the one in birthday detail. Your daughter has been impossible ever since she saw me buy her gift. Can I have it now? Please. I spent the day at the lab. Did you have the time to read Hello, Papa. Memo on memorial therapy? Just finished shopping with Mummy. Hello there, my little smarty. Behave yourself with your mother, promise? Charles, dear, I'm not convinced the clients are going to accept your idea. Storing memories seems like a more commercial argument to me. Jax. Can't you imagine the possibilities? Human memory management. We'll talk about it tomorrow, okay? Right now, I'm thinking it might not be such a bad idea if your daughter would forget it was her birthday. I'll take some food with us if you like. I wondered why it has gone so quiet. I should punish you, my dear, but the two of you are so adorable together. Uruchom błąd pamięci. Ojojoj, dobrze, zacznijmy od początku w takim razie, bo tutaj, jak pamiętam, poprzednim razem, gdy to remiksowaliśmy, były różne rzeczy ciekawe. O, tutaj, wiecie co, może zacznę od początku, no bo najwyżej później, jeżeli to nie wyjdzie, będę tam robił coś innego. Tutaj teraz coś jest. Cofamy się. Pas bezpieczeństwa. Dobrze, odblokuję i również go. Ups. Zilla, darling, is everything all right? You should have been home hours ago. They started work on the Mary Ferrick. I had to take a detour through New Belleville and traffic. Coś tutaj jest? Monitor LCD, dobra. Nie wiem, to pewnie głupie co zaraz robię, bo to zapewne nie o to chodzi, ale zaryzykuję, wiecie? Zaryzykuję. Go Jax, you're the best! Did you? I'm Jax. Tam jeszcze coś było. Jax. Dobra, nie, idziemy dalej w takim razie. Yes, I did. And next year you're the one on birthday. A co coś tam było? And next year you're the one on birthday detail. Your daughter has been impossible ever since she saw me buy her gift. Can I have it now? Please. I spent the day at the lab. Did you have the time to read my memo on memorial therapy? Charles, dear, I'm not convinced the clients are going to accept your idea. Wiecie co, jak ja teraz mało mówię. Czy coś tam było jeszcze poprzednio? Tak, było coś. O, przednia szyba. Wybij. Okej. Ojejejejejejej. Co się stało? Tam coś jeszcze było chyba. Pamiętam. Znaczy pamiętam. Coś widziałem z pamięcią tu. Nie? Kurde. O, jest. A myślałem, że to już było wcześniej. Come on. Nie chcę w tył. O, było. Czego nie mogę tego złapać? O, jest. Dobra. Your robot is going to fix himself. Czy coś tutaj było? O, tutaj coś wciska, skubaniec. Pewnie też będzie trzeba. O, jest. Powiem wam szczerze, że czasami to jest jednak upierdliwe, to remiksowanie. No i co? Pewnie to się nie uda. Ojej. Nalin, stop! That's dangerous! O lol. Czyli jednak co, udało się? Nie chyba. Ale jednak. To super.
Mam nadzieję, że się udało. Ale to było chyba za proste, żeby wyszło tak naprawdę. O. Chyba Nin tego nie przeżyła. Słyszałem, że to będzie smutne zakończenie, ale mimo wszystko naprawdę ta gra się robi coraz bardziej taka, nie wiem, przygnębiająca. Gdy Nilion odkrywa, że tak naprawdę już nie ma prawie rodziny oprócz Edge'a. Okej, jesteśmy już tutaj, ale przyladżyło. Oj, oj, oj. Oh my god. What have I done? No ją zabił. No to coś mu nie wyszło. Więc teraz chyba przechodzimy do rzeczywistości. Już z tych wspomnień wychodzimy. Z naszych remiksów tutaj. Tak, jesteśmy z powrotem w grze. Jax sobie siedzi. My child. Forgive me. I wasn't naturally gifted. I was just a good student. You were his experiment, Nilan. Break him. Do it. Oh, Edge. What a tragic waste. Stop. Okay. No to nieźle pokręcone jest bez kitu. You must stop everything. Papa. The experiments, the abuses, the lies. The entire world is dying from an overdose of amnesia and false memories. The horrors I have dug up. Noble an idea. No, Charles. From the very beginning, it was a bad idea. You used your own daughter as jeszcze ona. And your wife too, if I'd let you. You never forgave me. Why are you here today? Because I loved you. And because you're still a genius. There's a civil war out there, Charles. Hate, fear, riots, pain. Everything you set out to eliminate. It's our fault, Charles, and it has to stop. We're nearly there. We must cut the flux relay at its source. Disconnect H3O. The security system is impossible to breach. Unless... Chyba? It's time. Unless both you and I authorize access. Together. Et voilà!
That's why you sent me to remix them. Only they could authorize access to the central server. Now it's your turn, sis, to finish the job. Nie, pogubiłem się, naprawdę. O co teraz? Access protocol to H3O. Vocal validation. Standing by. Memorize. Hominis evolutio. Okay. Identities confirmed. Access to memorial servers authorized. Ale odpałowe. You're a better, stronger Cartia Wells than either me or your father. I'm proud of you, my daughter. Here. It's for you. I don't need your memories anymore. When you were little, you often came down here to visit me. These memories will help you find your way. To dobrze. Thanks. Papa. You're welcome, my little smarty. We'll be waiting for you here. Okej, także jestem w środku. H3O is going to be disconnected. You did it, sister. You'll have done in a day what the Errorists failed to achieve in over a decade. But we're still outlaws. With your connections, I wouldn't worry too much. I'm finally going to meet you then. Yes. Follow the remembering that your father gave you, and this will all be over. Okay, to fajnie. Just like any other machine. Edge. I go nie ma. Jak zawsze, rozłączył się w nieodpowiednim momencie. Edge. Okej, winda się otworzyła, jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. Jack sobie idzie, ty mała Nilin. Jej. Ale musimy iść tutaj. Tam, gdzie nas prowadzą te przesuwające się panele, cokolwiek to jest. Albo wiecie co? Ja na tą chwilę skończę ten odcinek. Tak, bo będzie to pierwszy ten eksperyment z tym dźwiękiem, także chcę mieć pewność, że wszystko będzie idealnie, więc będę musiał ten odcinek oglądać, także nie chcę sobie jakiegoś super długiego seansu serwować. Tak więc, żegnajcie i mam nadzieję, że mi się spodobało. Siemaneczko!